No dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 23 czerwca 2023 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was. Kochani, dzisiejszą kartą jest Król Buław. Powiem tak, dziś wstąpi w nas taki duch przywódcy. Nasza charyzma, odwaga i pewność siebie sprawi, że będziemy w centrum uwagi, a otoczenie pójdzie za naszym głosem, pójdzie za nami. Będzie, że tak powiem, na nasze zawołanie. Będziemy śmiali, będziemy inspirować do działania i sami też poczujemy się zainspirowani, sami chętnie ruszymy za naszymi marzeniami, za naszymi ideami. Tu jest dużo tej odwagi do działania. No, kochani, Król Buław to wizjoner, to przedsiębiorca, to jest osoba energiczna, ambitna, która zawdzięcza wszystko, co osiągnęła, sobie. Tylko i wyłącznie sobie. Jest to osoba, która cieszy się dużym autorytetem. Może być, nie wiem, jakimś prezesem firmy, dyrektorem, jakimś przedsiębiorcą lub kimś sławnym. Jest też bardzo, ale to bardzo atrakcyjna. Bardzo atrakcyjny mężczyzna szczególnie, co przeciąga, no właśnie, płeć przeciwną. Więc kochani, szczególnie jeżeli jesteście mężczyznami, możecie stać się taką osobą, ale moje drogie panie, też możecie wejść w taką męską energię, albo właśnie możecie poznać taką osobę dzisiaj, albo taka osoba stanie na Waszej drodze w dniu dzisiejszym. Kochani, jeżeli chodzi o pracę, no to tutaj sukces. Na pewno sukces, który osiągamy dzięki naszej pracy, dzięki naszemu zaangażowaniu. Więc jeżeli do czegoś się przyłożymy albo przyłożyliśmy wcześniej, możemy liczyć tutaj na dobre, a nawet bardzo dobre wyniki. To jest też dobry czas na założenie własnej firmy, więc jeżeli macie jakiś pomysł, jakiś projekt, coś tam w głowie się rodzi, to może warto by było pomyśleć właśnie nad założeniem własnej działalności. Kochani, dzisiaj ogólnie będziemy szli za naszymi takimi namiętnościami, pasjami, talentami. Możemy też dzisiaj odkryć coś takiego w sobie, właśnie jakiś nowy talent, który, jeżeli za tym pójdziemy, to przyniesie nam właśnie dobre pieniądze, a nawet bym powiedziała sławę, jeżeli wchodzi to w jakiś sposób właśnie w grę. Jeżeli chodzi o miłość, kochani, no to możemy dziś liczyć na pełne zaangażowanie ze strony partnera. Sami też będziemy bardzo, ale to bardzo zaangażowani. Król Buław to ogień, to namiętność, ale to też dojrzałe działania. Ogólnie taka właśnie dojrzałość w związku. To realizacja planów na przyszłość, więc zamiast o czymś mówić, tylko, nie wiem, marzyć i tak dalej, możecie w końcu wziąć się do roboty i zacząć realizować jakieś wspólne plany na przyszłość. Bardzo fajna karta, naprawdę, dla związków. Warto też, Król Buław też mówi, że warto też podjąć właśnie ryzyko w związku, więc jeżeli zastanawiacie się, czy tak, czy nie, czy to się Wam opłaci, czy nie i tak dalej, trochę jesteście jacyś tacy, wiecie, rozchwiani w sytuacji właśnie związkowo-miłosnej, szczególnie gdzieś tam, może na początku relacji, czy gdzieś, kochani, dla miłości warto podjąć ryzyko. I o tym mówi właśnie Król Buław. Warto zaryzykować. Dla singli, no cóż Wam powiem, no tutaj czeka Was naprawdę, szczególnie moje panie, sexy, atrakcyjny, ale jednocześnie dojrzały, taki odważny mężczyzna. Jest to osoba, która jest właśnie odważna w działaniach, więc możecie liczyć, że na pewno sama podejdzie pierwsza do Was ta osoba, ten mężczyzna, zaprosi na randkę, na spotkanie, wykaże się taką pewnością siebie, no i naprawdę Was bardzo, ale to bardzo mocno zaciekawi. Jeżeli, kochani, jesteście mężczyznami, to w Was może wejść właśnie taki duch Króla Buław. Będziecie właśnie przyciągać dzisiaj, będziecie czuć się atrakcyjnie i będziecie postrzegani jako bardzo atrakcyjni. No i być może ktoś tam przykuje Waszą uwagę i nie będziecie tutaj czekać na jakieś nie wiadomo co, tylko sami z odwagą podejdziecie, zagadacie, zabajerujecie i wybierzecie się na randkę. W końcu piąteczek po pracy zawsze można gdzieś tam wyskoczyć. Tak też pomyślałam, bo wczoraj był Rycerz Buław jako karta na dzień dobry. No i właśnie mówiłam Wam, że Rycerz Buław czasami bywa właśnie niestabilny, ale nie zawsze. Może to ten Rycerz Buław, którego wczoraj gdzieś tam wyhaczyliście albo poznaliście, okaże się jednak Królem Buław. No,
Kto wie, kto wie. Także kochani, przed nami dzień, w którym uda się dużo zrealizować. Będzie to dzień pełen dobrej energii, też takiego ognia, działania i inspiracji. Uda się też pokonać wszelkie trudności i tak śmiało, zdecydowanie będziemy dążyć do naszych celów. Przy Królu Buław pamiętajmy jednak, że tak naprawdę nic samo do nas nie przyjdzie, że nic samo się nie zadzieje, że wszystko, co osiągamy, jest wynikiem naszej sprawczości, naszego działania. Więc warto się zaangażować w pełni w sprawy, na których nam zależy. Także kochani, życzę Wam pięknego dnia, powodzenia ze wszystkim, no i widzimy się za niedługo. Buziaki, pa, pa.